się muszę sfilmować, bo mam tu pięknego ptaszka na lusterku. O, poleciał. Poleciał na drzewo, ale sobie ładnie siedział na lusterku w moim oczy. Damn, it's 30, 40 and something around here. And they feed them right there. Gabarycik, zgarniarko, równiarka. Jakaś tutaj ruchoma zapora na drodze, tylko po prostu blokują prawy pas. Enda, D. Ciągną się wolniutko z kulbasiki Nissan 350Z kabriolet z lewej, a z prawej Internationale, nie, przepraszam, Freightlinerki, szkolny autobus, a za chwilę mnie wyprzedzi Lone Star. Tego Lone Stara to spróbujemy złapać śrubą kamerką. Będziemy mieli tutaj z perspektywy ładne ujęcie. No ładnie wygląda, nawet takie bez trafia. W Polsce miałem okazję. No to jadę. Poprawki, żeby zrobili, bo zrobili dziadostwo. Poprawienie tego przedniego zderzaka. A po drodze do Forda zobaczymy, czy jakiś Fordów F-150 nie ma na wyprzedaży. Zamknąłem ten garaż? Nigdy nie wiem. Nigdy nie wiem, czy go zamykam, czy nie. To się nazywa jakoś taka choroba, zamknięty. To są wszystko Fordy F-150 na sprzedaż. Nie wiem, kiedy oni je sprzedadzą, ale jak widzicie, troszkę tego jest tutaj. Ceny, no taki 45 tysięcy, taka wersja. Z drugiej strony. No w środku takie same jak te, którym jeździłem. No może nie dokładnie taki sam, ale niewiele się różni. Aha, ten nie ma siedzenia tutaj. Ten jest tylko pięcioosobowy. Napęd na cztery koła, ładne felgi, duża kabina. Ten powinien być drogi, myślę. Aczkolwiek to trudno wyczuć. Ten kosztuje, proszę Państwa, 53 tysiące dolarów. Proszę. Skórzane siedzenie. Deska dalej twarda. A fotele elektrycznie przesuwane, szyba w dachu. W
Ciekawe, ile taka wersja. Czy to jest ten reflektor już inny? Jakieś te, no, ksenony pewnie. Taki 52 tysiące dolarów. A to jest wersja... z małą kanapką z tyłu. Nie wiem, jak to się otwiera. On tu nie ma z tyłu. Zastanawiam się, jak tu się wchodzi do tyłu, na tylne siedzenia w tym aucie. Chyba się po prostu się odgina to. No ale to bez sensu, bo tutaj wejść do tyłu bardzo ciężko będzie. Jak się odsunie siedzenie do przodu, no tak, że całkiem się odsunie do przodu, to wtedy można tu wejść z tyłu. Ile tu miejsca? No ale wtedy na tych tylnych siedzeniach jest, no, miejsca tyle, że ja dotykam kolanami do oparcia. Nie, taka kabinka bez sensu. Taka kabinka mi się nie podoba. Tu jest taki limited. Limited to są takie najlepsze wersje, no też 52 tysiące dolarów. Skórzane siedzenia. To wersja Platinum, platynowa wersja, to ten powinien być chyba najlepszy ze wszystkich. Napęd na cztery koła, duża kabina, chromowane klamki. Cena do wzięcia, no, 54 tysiące dolarów. No to nie jest wiele więcej niż tamten. Był skórzane siedzenia z wyszywanym napisem Platinum. Tutaj drewnem wykończona kierownica drewniana, deska drewniana, nawigacja. No, ten ładnie wygląda, aczkolwiek ciągle te plastiki mogłyby być lepsze. No w takim aucie za 50 tysięcy to nie powinno to być twardych plastików, żadnych takich. Ja to się boję, że to się za parę lat zacznie tuć wszystko. Ksenony, lusterka jak w ciężarówce. Tutaj ma niby skórę, ale patrzcie, jak to jest. A, gorący, aż parzy od słońca. Ale to aż się marszczy pod palcem. To takie dziadostwo troszkę. Troszkę to takie dziadostwo jest, prawdę mówiąc. Nie jestem zachwycony. A to, co to jest? To jest chyba Transit Connect nowy jakiś. Jeszcze takich na drodze nie widziałem. Nowy Connect. No całkiem ładnie się prezentuje. Jak komuś taka ciężarówka jest potrzebna? 25 tysięcy dolarów. W środku. No goły w środku. No a to za takie auto to trochę drogo, wydaje mi się. Nie ma żadnego Raptora. Może w środku będzie Raptor. A tu są troszkę większe. Tu są Super Duty ciężarówki. Super Duty to są F250 i F350. Często już z dieslowskim silnikiem. Troszkę większe. Ale widzicie, że te Super Duty, taki Super Duty Platinum, to też nie jest auto do roboty. To też jest luksusowo wyposażony truck, skórzane
skórzane siedzenia, imitacja drewna na desce i na kierownicy, kierownica drzewiana, drzewo tutaj, skóra. Ciekawy, ile taki kosztuje. F250 Lariat Super Duty. O, i kluczyki są. Można by wsiąść i pojechać. Na wszystkich leżą kluczyki. Prawdę mówiąc, szczerze mówiąc, na wszystkich tych autach leżą kluczyki. Nic, tylko wsiadać i jechać. $57,000. Następny taki jedzie właśnie. Power Stroke to jest F350 Power Stroke. To z dieslowskim silnikiem, podwójne koła z tyłu, więc to już taka wersja. No w Europie już by trzeba mieć prawo jazdy kategorii C na niego, bo on na pewno waży ponad 3,5 tony. Z pełnym obciążeniem. Już ma koła takie jak w ciężarówkach. Cenę ma też taką jak w ciężarówkach. $66,000. $66,000. No ale w środku też skórzane siedzenie i nawigacja i drewniana deska rozdzielcza, także to też luksusy są raczej, no ale za tyle można BMW M3 kupić. A to chyba jest taki roboczy, ta sama wersja, znaczy podwójne koła, diesel, 350 Super Duty, ale wersja do pracy, nie z siedzeniami. To jest, ja wiem co to jest. To jest chyba cerata po prostu. Wygląda jak skóra, ale to może być Sky. Bo to jest właśnie auto do pracy, a nie do szpanowania. Ten pewnie będzie zdecydowanie tańszy niż tamten luksusowy. No 52,000, czyli no 14,000 mniej, dlatego że tych luksusów nie ma. Tu jest Transit Connect w wersji 7-osobowej. Pasażerski. Ciekaw jestem, tamten 25 kosztował, tamten 27 plus 1028,300 do wzięcia. No to taki troszkę bardziej tacy, no ale to ciągle dużo wydaje mi się za taką ciężarówkę. Ale tutaj jest to, czego szukałem, to znaczy Raptor. Raptor to jest, jeżeli bym kupował, gdybym kiedykolwiek kupował F-150, to chyba bym kupił Raptora. Ale no Raptor nie jest tani. $63,000. W salonie zamknięty, no proszę. Ale Raptor wygląda porządnie. Raptor wygląda porządnie, aha, bo sprzedany jest, więc dlatego zamknięty. Dlatego go zamknęli, bo już się klient zapłacił za niego. Zawieszenie na resorach zwykłych, ale widzicie, że ma jakieś specjalne amortyzatory. Raptor Special Vehicle Team.
Mm-hmm.